Proszę Państwa, teraz w programie jest coś, co bardzo lubię, przemówienie rektora. Nie wiem, czy Państwo pamiętacie, ale raz udało mi się uniknąć przemówienia. Dzisiaj też nie będzie to raczej przemówienie, to raczej będzie garść refleksji. Przygotowywałem się do tego wystąpienia. Miałem kilka wariantów wypowiedzi. Miałem masę cytatów z Jaspersa na przykład, bardzo aktualnych w dzisiejszej sytuacji uczelni wyższych. Miałem też całe dossier dotyczące Wilhelma von Humboldta i jego myśli na temat uniwersytetu. Może uniwersytetu już, który odchodzi w niepamięć, ale warto też mieć jakiś punkt odniesienia, twardy punkt odniesienia. Ale postanowiłem powiedzieć o czym innym. Chciałem nawiązać do tradycji, wiedząc, że będą studenci. Chciałem powiedzieć, że tradycja Akademii Pedagogiki Specjalnej to jest tradycja blisko stuletnia. W 1922 roku naszą uczelnię założyła Maria Grzegorzewska. Wróciła z Paryża, wróciła z Sorbony z doktoratem i z wieloma propozycjami pracy we Francji i w Belgii. Wróciła jednak do Polski, żeby pracować z dziećmi, z młodzieżą w tej rodzącej się ojczyźnie po I wojnie światowej. To była taka praca organiczna. Stworzyła instytucję, która dzisiaj nosi dumną nazwę Akademii Pedagogiki Specjalnej imienia Marii Grzegorzewskiej. Maria Grzegorzewska jest dla nas symbolem. To jest osoba, która pozwala nam spojrzeć w przeszłość, spojrzeć w przeszłość z dumą. Skąd się wywodzimy? Jakie są nasze korzenie? Bardzo się cieszę, że Maria Grzegorzewska również żyje w świadomości warszawiaków. Pewno wszyscy warszawiacy wiedzą, że jest na Ursynowie ulica Marii Grzegorzewskiej z budynkiem, który ma numer w nawiasie Alternatywy 4. Jeśli ktoś z Państwa ten serial widział, to właśnie był kręcony na ulicy Marii Grzegorzewskiej. I teraz ostatni dowód uznania dla Marii Grzegorzewskiej z takich szerokich kręgów społecznych. To jest mural na Ursynowie przy, o ile pamiętam, stacji Stokłosy, który został zrealizowany z pieniędzy obywatelskich, czyli z funduszy, na które miasto wydzieliło na takie obywatelskie inicjatywy. Bardzo się cieszę, że możemy się odwoływać do tradycji Marii Grzegorzewskiej. Jeśli mówimy o tradycji, to za kilka lat stulecie. Wkraczamy już w okres obchodów stulecia naszej uczelni. Jest powołany komitet, będziemy działać na rzecz tego, aby w roku 2022 godnie uczcić ten jubileusz. Ale patrząc wstecz, zawsze musimy patrzeć również w przyszłość. Stąd mówimy z przeszłością w przyszłość. Takie było hasło jubileuszu 95-lecia naszej uczelni. A ta przyszłość to zaczyna się już dzisiaj. Dzisiaj mamy inaugurację roku akademickiego i mamy inaugurację nowej ustawy o szkolnictwie wyższym. Ta ustawa wchodzi partiami, ale w roku akademickim, który teraz rozpoczynamy, wchodzi w sposób istotny. Przygotowaliśmy nowe dokumenty. Już wspomniałem o Radzie Uczelni. Mamy nowy statut, nowe regulaminy. No z pewnym niepokojem patrzymy, jak teraz to wszystko zadziała, bo jest całe oprzyrządowanie formalno-prawne, ale teraz od nas zależy, jak to będziemy realizować. Chcieliśmy w naszych pracach wykorzystać to, co niesie reforma pożytecznego, pozytywnego dla uczelni. Mam nadzieję, że to nam się uda. No ale czas, żeby to ocenić, przyjdzie pewno za rok czy za dwa już w nowej kadencji. Ale wkraczamy z tą myślą, żeby niczego nie uronić z tego, co zostawiła nam w swoim przesłaniu Maria Grzegorzewska. A co ona nam zostawiła? I teraz zwrócę się do studentów.
zostawiła nam, proszę Państwa, w swoim spadku poczucie godności i poczucie sprawstwa. Chcielibyśmy, żeby nasi studenci byli aktywni, żeby korzystali z tego okresu, pięknego okresu studiów, niepowtarzalnego okresu, w którym nie tylko człowiek się uczy, zdobywa wiedzę, umiejętności, rozwija kompetencje społeczne, ale również nawiązuje przyjaźnie, które trwają przez całe życie. To jest okres bardzo twórczej działalności na wszystkich polach. Chcielibyśmy, żeby nasza uczelnia była takim przyjaznym miejscem do tego, żeby móc się zrealizować. Ta realizacja w takim wymiarze najprostszym to jest zdobywanie wiedzy. I tu chciałbym powiedzieć, że mówię o zdobywaniu wiedzy, a nie o przekazie wiedzy. W wielu dokumentach jeszcze mamy takie zapisy, że uczelnia wyższa, szkoła, nauczyciele przekazują wiedzę. Otóż, proszę Państwa, w moim głębokim przekonaniu wiedzy niestety nie można przekazać. Gdybyśmy mogli sobie przekazywać wiedzę, tak jak inne dobra materialne, to wszyscy byśmy byli bardzo mądrzy, bo byśmy czerpali z tej skarbnicy mądrości. Wiedzę, proszę Państwa, się zdobywa. Także życzę studentom, żeby mogli zdobywać w naszych murach wiedzę dzięki pomocy naszych pracowników, profesorów, tych, którzy będą mieli z Państwem zajęcia. Ale wiedzę zdobywa się samemu. Ta wiedza ma być fundamentem, waszym kapitałem społecznym na całe życie. Tylko zdobyta samodzielnie, często w trudzie, wiedza pozwala potem ją modyfikować, ale przede wszystkim pozwala z niej czerpać. Chciałbym również, żeby Państwo, młodzi nasi studenci, potem absolwenci, zdobyli szereg potrzebnych umiejętności, bo wiedza jest tylko fundamentem do zdobywania umiejętności. Tych umiejętności w uczelniach humanistycznych, wbrew pozorom, proszę Państwa, jest ogromna lista, ogromna liczba. To nie jest tak, że są tylko takie umiejętności twarde, policzalne. Zaraz przejdę do kompetencji społecznych i powiem o tym kilka słów. Jest wiele umiejętności zawodowych, które są jednocześnie i twarde, czyli bardzo konkretne, ale i takie, które trudno opisać. I chcielibyśmy właśnie, żeby te umiejętności, które trudno opisać, Państwo posiadali w jak najwyższym stopniu. I wreszcie wspomniałem kompetencje społeczne. Kompetencje społeczne, czyli najkrócej mówiąc, to, jakimi jesteśmy ludźmi, jak potrafimy z innymi ludźmi współżyć. To są kompetencje społeczne, też jest ich cała ogromna lista. I rzecz teraz cała polega na tym, i cała trudność procesu edukacji, że o ile jesteśmy przyzwyczajeni jako nauczyciele akademiccy i wiemy, jak to robić, by stwarzać warunki do zdobywania wiedzy, kształtowania umiejętności, to instytucjonalne kształtowanie kompetencji społecznych jest czymś bardzo trudnym, żeby nie powiedzieć ryzykownym. Bo to jest tworzenie człowieka, to jest budowanie człowieka. I teraz jaka jest rola wykładowcy, wychowawcy, rodziny w tym budowaniu, a jaka jest rola jednostki? Chodzi o to, żeby dać młodzieży szansę, żeby ta budowla wewnętrzna powstawała w nich samych. Kompetencje społeczne rozwijamy przez całe życie. Pierwsze kompetencje drobne, małe, społeczne zdobywamy w domu rodzinnym, w najbliższym otoczeniu. Komunikujemy się, zależy to od rodziny, jaki jest klimat rodziny, jaka ta rodzina jest. Potem są różne etapy edukacji szkolnej. Kształtuje się nasz charakter, ale jednocześnie rozwijamy kompetencje współpracy z innymi ludźmi. Jak badamy pracodawców w Polsce, proszę Państwa, to ciągle jest niedostatek kompetencji związanych z umiejętnością pracy z innymi. Jesteśmy być może społeczeństwem indywidualistów, czyli kompetencje współpracy. W zasadzie nie ma jakichś większych przedsięwzięć, czy naukowych, czy społecznych, czy w dziedzinie kultury, żeby one były wyłącznie przedsięwzięciami, zadaniami indywidualnymi. Zawsze z kimś współpracujemy. No i teraz jest pytanie do nas wszystkich, jak kształtować tę umiejętność współpracy z innymi dla innych, nie dla siebie wyłącznie. Tu chciałem nawiązać do wykładu, który ksiądz profesor Pawlina wygłosił na Politechnice Warszawskiej i mówił o człowieczeństwie, o poszukiwaniu takich twardych punktów w naszej
tożsamości, czy tak można powiedzieć. Czyli ogromne zadanie, tylko je markuje kompetencje społeczne. I wreszcie, proszę Państwa, to, co jest wyznacznikiem współczesnych czasów. My mówimy o tym, że świat się zmienia. Ktoś może powiedzieć, no zawsze się zmieniał. Ale proszę Państwa, tempo tych zmian związanych przede wszystkim z globalizacją i z rozwojem technologii jest takie, że starsze pokolenie już często, mówimy, jest poza albo na marginesie na przykład, nie wiem, cyfryzacji. Mówimy o wykluczeniu cyfrowym, już jest takie pojęcie w literaturze. Czyli to, że świat się zmienia, jest banalne, ale to, że się zmienia w takim tempie i w kierunkach, których nie możemy przewidzieć, nad którymi do końca nie panujemy, to już nie jest banalne, bo to jest wyzwanie wszystkich, którzy zajmują się edukacją na wszystkich poziomach. I teraz co ma zrobić szkoła czy uczelnia wyższa w tej sytuacji ciągłej zmiany, tej nieprzewidywalności? Wydaje się, że jest jedyne rozwiązanie. Przygotować do ciągłego uczenia się. Przygotować do tego mentalnie, psychicznie, do tego, że kończymy najlepszą uczelnię, pracujemy w najlepszej firmie, ale ciągle musimy się uczyć, bo wiedza, umiejętności i kompetencje społeczne wyniesione z okresu nauki nie wystarczają do efektywnego, skutecznego działania w całym okresie pracy zawodowej, a przecież potem też. Czyli uczenie się od innych, uczenie się przez całe życie, uczenie się w toku pracy zawodowej i w toku kontaktów i w kontaktach z innymi. Czy uczelnia stwarza takie możliwości? No, zalążkiem takich działań jest na pewno wolontariat rozwinięty w naszej uczelni. To jest możliwość współdziałania z innymi właśnie dla innych. Specyfika naszej uczelni polega również na tym, że chcielibyśmy, żeby nasi studenci byli wrażliwi społecznie, żeby byli wrażliwi i otwarci na drugiego człowieka, na jego rozwój, ale czasami na jego cierpienie, żeby potrafili znaleźć się w sytuacjach trudnych. I tego wszystkiego chcielibyśmy tutaj Państwa nie tyle nauczyć, tylko, jak powiedziałem, stworzyć warunki, żeby Państwo, studenci, mogli czerpać z naszego doświadczenia i pod naszym kierunkiem samodzielnie zdobywać to, o czym mówiłem, czyli wiedzę, kompetencje, umiejętności i łączyć to harmonijnie. Na koniec chciałem powiedzieć, proszę Państwa, że mówi się w nauce, że najlepszym weryfikatorem teorii jest praktyka. Podobnie jest w życiu. Przygotowujemy, niezależnie od typu uczelni, osoby, które będą gdzieś pracować. Chcielibyśmy, żeby wraz z tym wychowaniem, wykształceniem kierunkowym inżyniera, ekonomisty, pedagoga szło w parze ukształtowanie człowieka. W pedagogice, szczególnie w pedagogice pracy, mówimy o takiej triadzie: człowiek, obywatel, pracownik. Pamiętajmy o człowieku w tym, co działamy i w tym, jak działamy. Można być wybitnym fachowcem, ale nie zawsze dobrym człowiekiem. I na koniec, proszę Państwa, patrzy na nas współpracownik Marii Grzegorzewskiej, Janusz Korczak. Tak, on pracował w naszej uczelni, był naszym profesorem. Chyba on jest dobitnym przykładem, jak wspaniale można łączyć teorię z praktyką. Jak można idee pedagogiczne realizować w praktyce z dziećmi, z młodzieżą. Całym swoim życiem dał tego wyraz. Dziękuję bardzo.